Wydawać by się mogło, że nowych gatunków poszukiwać można jedynie w środowiskach wciąż jeszcze stosunkowo niepoznanych. W sercu dziewiczej tropikalnej dżungli, w oceanicznych głębinach, czy na granicy antarktycznych lądolodów. Jednak jeśli chodzi o królestwo grzybów, nowe gatunki możemy odkryć nawet w podmiejskim lesie. Współczesne badania sugerują, że ponad 90% gatunków grzybów wciąż oczekuje na odkrycie i opisanie. Grzyby wielkoowocnikowe, czyli takie jak ten, którego trzymam w ręku, z reguły zdążyły już przykuć uwagę mykologów, badaczy grzybów. Ta niepoznana dotąd różnorodność kryje się raczej w tak zwanym mikroświecie, czyli wśród grzybów, których nie jesteśmy w stanie zobaczyć gołym okiem. Gdzie w takim razie są? Tak naprawdę wszędzie. W glebie, w ściółce, w drewnie czy w ciałach innych organizmów. W roślinach albo w owadach. Jeden z takich gatunków udało nam się wyizolować stąd, spod warszawskiego lasu. Z rudych mrówek leśnych, które żyją w takich właśnie kopcach. Jak jesteście w terenie, pamiętajcie, żeby interesujący Was materiał pobrać w sposób jak najbardziej sterylny. Czyli taki, żeby nie dostały się do niego grzyby z innych środowisk. Na przykład zrodniki z powietrza. Żeby to zrobić, wystarczy odkazić rękawiczki, a potem pobrać do czystego, sterylnego pojemnika jak najszybciej nasz materiał. Teraz ważne jest, żeby naszą próbkę jak najszybciej zabezpieczyć. To, co gołym okiem wygląda jak czysta gleba, w rzeczywistości zawiera oczywiście tysiące żywych mikroorganizmów. Żeby zebrany materiał oddawał stan zbliżony do stanu początkowego, dobrze jest po prostu umieścić go w chłodzie. Niska temperatura spowolni, a zamrożenie całkowicie zatrzyma rozwój mikroorganizmów w naszej próbce. By wyhodować mikroorganizmy żyjące w glebie, musimy zapewnić im odpowiednie warunki do życia. Kluczowe dla rozwoju wielu z nich jest na przykład utrzymanie dość wysokiej wilgotności oraz dostarczenie związków pokarmowych. Galaretka z agaru, wielocukru otrzymywanego z wodorostów, sprawdza się w tej roli doskonale. Podłoże, na którym interesujące nas mikroorganizmy będą rosnąć, musi być idealnie czyste. Więc umieszczamy je w autoklawie, by wysokie ciśnienie i temperatura zabiły niechciane drobnoustroje, które mogły się w nim przypadkiem zawieruszyć. Kolejnym etapem jest przygotowanie szalek z agarem, na które wysiejemy naszą próbkę. Na przygotowane szalki z podłożem wysypujemy trochę gleby i teraz pozostaje nam tylko czekać. Gdy warunki są odpowiednie, z zarodników ma szansę wykiełkować grzybnia. Kiedy na szalce zaczyna rozwijać się kolonia, chcemy ustalić, do jakiego gatunku należy. W tym celu warto przyjrzeć się jej bliżej. Na początek oglądam, jak nasz grzyb wygląda na szalce. Czy kolonia jest zwarta, czy bardziej rozpierzchła, a może odbarwia podłoże. Czasem już taki pierwszy rzut oka pozwala nam stwierdzić, czy grzyb należy do pleśniakowców, czy do workowców, a może nawet do podsarków. W następnym kroku chciałabym zobaczyć grzyby pod niewielkim powiększeniem. W tym celu obejrzę je pod binokularem. W tej chwili szukam struktur rozmnażania bezpłciowego, których obserwacja jest kluczowa dla identyfikacji grzyba.
Udało się, znalazłam piękne sporangiofory. Teraz mogę przygotować preparat mikroskopowy do obejrzenia ich pod większym powiększeniem. W tym celu w kropli barwnika umieszczę odrobinę krzesła. Mogę włożyć preparat pod mikroskop. Oglądając preparat, szukamy zarodników oraz struktur, na których powstają. Sprawdzamy ich kolor i kształt oraz mierzymy we wszystkich wymiarach. Mając te obserwacje i korzystając z podręczników, możemy zidentyfikować wyhodowany grzyb. Czasem jednak zdarza się tak, że obserwowany obiekt nie przypomina nam niczego znanego. Właśnie takie grzyby są dla nas najbardziej interesujące. Jeśli jakieś struktury są inne niż we wszystkich grzybach, które dotychczas znamy, to być może mamy do czynienia z nowym gatunkiem. Ale żeby być tego pewnym, musimy wykonać analizy molekularne. W komórkach grzybów jest wiele różnych substancji, jednak my do dalszych analiz potrzebujemy wyizolować z nich jedynie DNA. Żeby to zrobić, musimy najpierw uwolnić zawartość komórki poprzez rozerwanie jej błony i ściany komórkowej. Możemy to zrobić na przykład poprzez mechaniczne rozgniecenie fragmentu interesującej nas kolonii, a następnie umieszczenie jej w podgrzanym roztworze, do którego dodamy odpowiednie enzymy. Następnie, z powstałej w ten sposób zupy substancji, musimy usunąć wszystko oprócz pożądanego przez nas DNA. Duże struktury, niezniszczone komórki oraz pozostałości ścian komórkowych usuwamy poprzez zwirowanie próbki. Dzięki temu te duże zanieczyszczenia opadają na dno, a lżejsze DNA pozostaje w roztworze. Teraz musimy pozbyć się cząstek mniejszych od DNA. W tym celu stosujemy filtr, na którym jak makaron na durszlaku zatrzymują się nici DNA. Przepłukujemy go kilkukrotnie, żeby z próbki udało nam się usunąć wszystkie zbędne mniejsze cząsteczki. Oczka filtra są bardzo małe, więc by przyspieszyć przemywanie, ponownie używamy wirówki. Ostatnim krokiem jest użycie odczynnika, który finalnie pozwoli nam odpłukać czyste DNA z filtra. I voilà! Właśnie zamknęliśmy materiał genetyczny naszego grzyba w probówce. Zazwyczaj nie interesuje nas całe DNA organizmu, a jedynie jego krótki fragment, znany jako sekwencja markerowa lub genetyczny kod kreskowy, który pozwoli nam na identyfikację naszej kolonii. Aby mieć pewność co do tego, jak ten fragment wygląda, potrzebujemy wielu jego kopii. W tym celu interesujący nas fragment powielany jest w reakcji PCR. By sprawdzić, czy w reakcji PCR udało nam się powielić oczekiwany fragment, musimy go zmierzyć. Tutaj wykorzystamy zdolność DNA do przemieszczania się w polu elektrycznym. Utrudnimy jednak to zadanie, zmuszając cząsteczki do wędrówki przez żel agarozowy.
Krótkie łańcuchy kwasu nukleinowego przejdą przez żel bez większego problemu. Jednak długie będą miały znaczne trudności z przeciśnięciem się między ziarnami agarozy. Dzięki temu DNA o takiej samej długości będzie migrować razem, a w żelu pojawią się prążki. Do ich zmierzenia rzeczywiście używamy swego rodzaju linijki, jednak nie ma ona zwykłej podziałki, a składa się z migrujących, tak jak DNA, związków o znanych długościach. Niestety samo DNA jest niewidoczne. By móc je obejrzeć, do żelu dodajemy barwnik fluorescencyjny, który przyczepia się do nici kwasu nukleinowego i następnie, po wzbudzeniu światłem UV, świeci. Jeżeli wszystko poszło dobrze, to na zdjęciu wykonanym w świetle UV powinniśmy zobaczyć ładny, pojedynczy prążek na oczekiwanej przez nas wysokości. Jego obecność w żelu oznacza, że w naszej próbce udało nam się uzyskać wiele kopii interesującego nas markera. Ostatnim krokiem jest zbadanie tego, w jakiej kolejności w łańcuchu powielonego przez nas fragmentu DNA ułożone są jakie nukleotydy, czyli pora na sekwencjonowanie i odczytanie sekwencji naszego markera. Możemy zrobić to sami, jednak jest to bardzo czasochłonne i mało opłacalne dla stosunkowo małych ilości próbek. Z tego powodu tym razem powierzymy to zewnętrznej firmie, która w ciągu kilku dni dostarczy nam gotowe odczyty sekwencji dla wysłanych przez nas fragmentów DNA. Oho, są wyniki sekwencjonowania. Zobaczmy, czy nasza sekwencja jest dobrej jakości. Rzeczywiście nasza sekwencja wygląda, jakby była dobrej jakości, co widzimy po tych wysokich pojedynczych pikach. W takim razie musimy sprawdzić, czy nasza sekwencja jest podobna do innych sekwencji obecnych w bazach danych. Rzeczywiście wygląda na to, że nasza sekwencja jest dość różna od najbliższej możliwej sekwencji obecnej w bazie danych, co widzimy po tych białych fragmentach niezgodności nukleotydów. W tym momencie możemy sprawdzić, gdzie nasza sekwencja plasuje się na drzewie życia. Nasze drzewo jest już gotowe. Wygląda na to, że nasza sekwencja rzeczywiście może należeć do nowego gatunku, ponieważ nie klastruje się z pozostałymi sekwencjami należącymi do pokrewnych gatunków. Czyli możemy mieć do czynienia z nowym gatunkiem. Jednak musimy potwierdzić ten wynik, powtarzając wszystkie etapy dla innych markerów molekularnych. Jeśli już wiemy, że nasz grzyb różni się morfologicznie od wszystkich grzybów, które my znamy, sekwencja jego markera molekularnego jest inna niż wszystkie sekwencje zdeponowane w bazach danych, to teraz jedyne, co nam pozostało, to upewnić się, że nikt wcześniej tego grzyba przed nami nie odkrył. W tym celu często musimy szukać bardzo szczegółowych opisów, które dostępne są tylko w bardzo starych księgach, w różnych językach, nie zawsze tych, które znamy, jeśli rzeczywiście uda nam się wykazać, że nasz grzyb posiada cechy, których nikt wcześniej nie zaobserwował, to rzeczywiście znaczy, że mamy do czynienia z nowym gatunkiem i możemy przystąpić do jego opisania. Kiedy jesteśmy już pewni, że udało nam się odkryć nowy gatunek, czas podzielić się tym ze światem. Można oczywiście wysłać SMS-a do mamy, ale może lepiej napisać artykuł naukowy. Jak to zrobić, to temat na inny film. Kiedy nasz artykuł jest już wydrukowany, oficjalnie stajemy się odkrywcą grzyba. O! W ciągu ostatnich lat naszemu zespołowi udało się odkryć kilka nowych gatunków grzybów. Najpierw potwierdziliśmy tożsamość workowca związanego z antarktycznym mszakiem i tym samym stworzyliśmy nowy rodzaj – Psychronectria. Następnie przyjrzeliśmy się bliżej grzybom wyrastającym z martwych mrówek rudnic i znaleźliśmy wśród nich nowy gatunek – Mortierella formicae. Kolejny gatunek odkryliśmy zupełnie przypadkiem. W fiolce z toksycznym niebieskim barwnikiem wyrosła kolonia drożdży, które opisaliśmy jako Sugiamella trypani. Miejsce znalezienia Lecanicillium precognitum również może zaciekawić. Ten mikrogrzyb został odkryty na owadzich odchodach ukrytych pod korą wielkiego powalonego świerka w Puszczy Białowieskiej. Proste, prawda? Czym zająć się teraz?
Można oczywiście poszukiwać kolejnych gatunków, ale może lepiej przyjrzeć się temu, który mamy i poszukać odpowiedzi na kolejne, ciekawsze historie. Odkrycie nowego gatunku to najczęściej dopiero początek badań. Możemy zastanowić się teraz, jaką rolę nasz grzyb pełni w ekosystemie. Możemy na przykład spróbować sprawdzić, co ten grzyb potrafi zjadać, wykorzystując chociażby metody spektrofotometryczne. Z kolei stosując metody oparte na sekwencjonowaniu wysokoprzepustowym, możemy dowiedzieć się, jak częsty w środowisku jest nasz grzyb i w jakich obszarach występuje. We współpracy z chemikami możemy dowiedzieć się, jakie substancje wypełniają strzępki naszego grzyba. Kto wie, może akurat będzie można go zaprząc do pracy w produkcji leków albo w przemyśle. Zapaleni bioinformatycy mogliby pokusić się nawet o próbę sekwencjonowania całego genomu tego grzyba. Zastanówcie się, ile informacji o nim udałoby nam się wtedy uzyskać. Może warto też przyjrzeć się znaczeniu ekologicznemu naszego grzyba? Jeśli nasz nowy gatunek wyizolowaliśmy na przykład z ciała owada, można się zastanowić nad pytaniem, w jaki sposób jest z nim związany. Może potrzebne będą badania behawioralne, czyli badania zachowania? W naszym labie możemy nawet sprawdzić, czy wyizolowany szczep nie ma w swoich strzępkach jeszcze mniejszych niż on sam symbiontów, na przykład bakterii. Jak widzicie, pytania badawcze i możliwości poszukiwania odpowiedzi szybko się nie skończą. Czas brać się do pracy.